Chciałbym bardzo serdecznie podziękować misji Nowej Nadziei, całemu zborowi Betel za zaproszenie mnie. Uważam, że zawsze to wielki przywilej, kiedy mogę być tutaj w kościele i kiedy mogę być na dniach skupienia, dniach pamiętania tutaj w Ustroniu. Jest to szczególnie dobry i błogosławiony czas dla nas wszystkich, dla mnie również. I może powiem kilka słów, mówiłem o tym wcześniej na wykładach wczorajszego dnia, że zawsze przyjeżdżałem z Lublina, obecnie przyjechałem z Warszawy. A to dlatego, że troszeczkę w naszym życiu się pozmieniało i razem z żoną, z całą naszą rodziną przeprowadziliśmy się 2 lata temu do Warszawy, aby zakładać tam nowy kościół, nowy zbór Kościoła Świątkowego w Warszawie. Nazywa się ten kościół Kościół dla Warszawy, bo mamy wizję, by dotknąć około 2 milionów ludzi, którzy tam mieszkają. Bóg w niesamowity sposób już działa. Przez ostatni cały miesiąc mogliśmy wychodzić na zewnątrz, głosić Ewangelię co tydzień ludziom na zewnątrz. O wielu się modliliśmy, wielu ludzi zostało uzdrawianych, modli się o zbawienie. To się często dzieje na zewnątrz, na ulicach, ale też Kościół dzięki Bogu cały czas rośnie. Ostatnio wakacje mieliśmy pierwszy chrzest w naszym kościele i Bóg otwiera drzwi też, by przez internet głosić Ewangelię. Każde nasze nabożeństwo, my je wieczorem o 18:00, możemy transmitować i wielu ogląda to nasze przesłanie. Więc bardzo się cieszymy z tego, co Bóg robi. Tak chciałem powiedzieć kilka rzeczy, o czym może nie wszyscy wiedzą, a ostatnio Bóg niesamowite rzeczy też czyni w Warszawie i dał nam taką łaskę, że możemy uczestniczyć w tym, co Bóg ma dla naszego kraju. Ale dzisiaj jesteśmy tutaj, aby głosić Boże Słowo i aby Bóg dzisiaj dotykał się nas jeszcze mocniej niż kiedykolwiek w naszym życiu. Jak ktoś wierzy, niech powie amen. I chcę zacząć pewną historią, która bardzo poruszyła mnie, kiedy ją po raz pierwszy słyszałem. Jest to historia pewnego misjonarza, który razem ze swoim synem powracał z pola misyjnego do swojego kraju i leciał samolotem. I kiedy wylądowali w swojej ojczyźnie, w swoim kraju, wysiadają z samolotu, nagle okazuje się, że jest rozcielany piękny czerwony dywan, mnóstwo fotoreporterów z aparatami, z kamerami, dziennikarze, mnóstwo ludzi z kwiatami i okazało się, że tym samym samolotem leciała jakaś gwiazda Hollywood i to wszystko, aby przywitać tego sławnego człowieka. I wtedy syn, wychodząc razem z samolotu z swoim tatą, mówi do tego taty tak: tato, ty byłeś misjonarzem przez wiele lat daleko stąd. Narażałeś swoje zdrowie, swoje życie. Tyle potu, tyle łez, tyle problemów. Udało ci się przez to wszystko przejść. Tyle ludzi mogło usłyszeć Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Ale kiedy my wracamy do domu, to nikt nawet ciebie nie wita. Nie ma nikogo, kto chociaż jednego kwiatka by przyniósł na twoje powitanie, że wracasz do domu. I wtedy ojciec mówi słowa, które bardzo mocno mnie poruszyły. Mówi tak: synu, nie jesteśmy jeszcze w domu. Nie jesteśmy jeszcze w domu. Dom nasz jest w niebie. I chcę wam powiedzieć, może dzisiaj, kiedy wracamy i wrócimy do naszych domów, nikt nas nie będzie szczególnie witał, że wracamy z konferencji, z dniach skupienia, że wracamy z kościoła, ale kiedy wrócisz do swojego prawdziwego domu w niebie, tam będą cię witać z radością. To będzie niesamowity czas, ale chcę mówić o tym czasie, zanim wrócimy do naszego prawdziwego, niebiańskiego, wiecznego domu w niebie. Zanim się tam znajdziemy, żyjemy tutaj na ziemi. I wielu ludzi zadaje sobie pytanie, które brzmi tak: jak na tej ziemi żyć? Czy ktoś słyszał takie pytanie? Ja je często słyszę. Ono brzmi tak: pastorze, ale jak żyć? Ludzie mówią: jak żyć w naszym kraju? Jak żyć, kiedy są wokół problemy? Jak żyć, kiedy nie ma pracy? Jak żyć, kiedy rodzina mnie opuściła?
jak żyć. I wielu ludzi nie odnajduje właściwej odpowiedzi na to pytanie i niektórzy chcą skończyć ze swoim życiem. Inni żyją dalej, ale żyją byle jak. Ale są też tacy, którzy znajdują jakąś odpowiedź i wyznaczają sobie cel. I żyją po to, by mieć rodzinę. Inni żyją po to, aby mieć dużo w życiu przyjemności. Inni uważają, że właściwy cel to zdobyć pieniądze. Inni myślą, chcemy mieć władzę, stanowisko. I wielu ludzi znajduje sobie różny cel w życiu. Wydaje się, że Kościół przygotowuje bardzo dobrze nas do życia w niebie i wieczności, ale niekoniecznie wszyscy wiedzą, jak należy żyć tu na ziemi. A to jest bardzo ważne. Jak należy żyć z dnia na dzień? Co będzie jutro? Powiem wam, jutro będzie poniedziałek. I kiedy przychodzi poniedziałek, zaczyna się prawdziwe życie. Bo są rachunki do zapłacenia, bo są dzieci do wysłania do szkoły, bo są różne problemy i trudności, z którymi musimy się zderzyć. I oto pytanie jest, jak żyć? I tak zatytułowałem to dzisiejsze kazanie. Jak żyć? Ale je rozwinąłem, aby podobać się Bogu. Jakie życie zaplanował dla ciebie, dla mnie Bóg tutaj na ziemi? I Pan Jezus pozwolił na to, żeby napisano o Nim aż 4 Ewangelie, które mówią o Jego życiu nie w niebie, ale tu na ziemi. Abyśmy mogli się uczyć pewnych zasad, kluczowych zasad, jak żyć tutaj na ziemi. I o tym dzisiaj będę chciał mówić. Ponieważ wielu, szczególnie z tych, którzy przyjechali na dni skupienia, wrócą do swojego miasta, do swojej miejscowości i zacznie się ważne pytanie, jak żyć. I dlatego chciałbym, byśmy mogli otworzyć Boże Słowo. Najpierw może w Starym Testamencie przeczytam tylko jeden werset. To jest Psalm 16, a werset 11. I tam Dawid mówi takie bardzo ciekawe słowa. Mówi nam tak. Mówi do Boga, mówi o Bogu, mówi: Boże, dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Chcę skoncentrować dzisiaj nasze umysły i nasze serca na drodze życia. Jak wyglądać ma nasze życie tu na ziemi? Powiedziałem, że Jezus pozwolił, by napisano 4 Ewangelie o Nim, a apostoł Paweł napisał większą część Nowego Testamentu o życiu ludzi tutaj na ziemi. Jak mamy żyć? I teraz z Nowego Testamentu otwórzmy list do Filipian, rozdział 1 i tylko jeden werset przeczytam, werset 21. Apostoł Paweł daje nam odpowiedź, co jest najważniejsze w jego życiu. My powinniśmy wiedzieć, jak ma wyglądać nasze życie od momentu nowego narodzenia aż do wniebowstąpienia, bo to czeka nas jutro. To czeka nas teraz. To jest przed nami, to nasze zadanie. I apostoł Paweł mówi o sobie. Mówi o tym, jak on patrzy na tą sprawę. I mówi tak. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Paweł mówi, czym jest dla niego życie. Pozwól, że zadam tobie pytanie. A czym takim dla ciebie jest życie? Niektórzy mówią tak. Życie to przede wszystkim rodzina. Inni mówią, życie to jest zmaganie się. Są tacy, którzy mówią, moje życie to cierpienie. Są tacy, którzy powiedzą, moje życie to pasmo nieszczęść, które chodzą parami. To trudności. Dla niektórych życie to ciągle alkohol, ciągle nałogi. Dla niektórych, szczególnie młodych, wydaje się, że dla nich najważniejsze w życiu to zabawa. By jak najwięcej się zabawić. Niektórzy mówią, że życie to udręka, to problemy. Ale są tacy, którzy mówią, nie, to jest kariera, to pieniądze, to jest dojście do czegoś. Więc bardzo ważne pytanie dzisiaj,
dla Ciebie, czym jest dla Ciebie życie i co jest najważniejsze dla Ciebie w życiu, dla apostoła Pawła życie to Chrystus. I oto pytanie jest, czy jeśli by Bóg stanął przed Tobą dzisiaj i zadał Tobie to pytanie, czym jest dla Ciebie życie, co jest dla Ciebie najważniejsze, czy od razu powiesz, tak, to Chrystus. To życie dla Chrystusa, to życie w Chrystusie, to oddawanie Jemu chwały, moje całe życie to Chrystus. Ja Wam powiem, to widać, to słychać, to czuć, jeśli życiem dla Ciebie jest Chrystus. Ludzie to zobaczą, ludzie to wyczują, ludzie to usłyszą, ludzie zobaczą przez Twoje słowa, przez Twoje zachowanie, przez Twoje życie, przez wszystko w Twoim życiu. Jeśli ktoś mówi, życie dla mnie to Chrystus, ale kiedy rano wstajesz, pierwsza rzecz to papieros. Kiedy mówisz, dla mnie życie to Chrystus, ale kiedy rano wstajesz, pierwsza rzecz to radio. Kiedy rano wstajesz, pierwsza rzecz to internet. To pokazuje, co jest dla nas najważniejsze w życiu, kiedy się rano budzisz i wstajesz. Czy Twoje myśli idą do Boga w modlitwie, uwielbieniu, dziękczynieniu? Kiedy idziesz spać, jakie są ostatnie Twoje myśli? Kiedy jest centrum dnia, co przeszywa Twój umysł i co jest najważniejsze dla Ciebie? Ktoś powiedział tak, mi się bardzo spodobały te słowa. Ktoś powiedział, że jeśli Pan Jezus Chrystus będzie na pierwszym miejscu w Twoim życiu, wszystko inne będzie na właściwym miejscu. Jeśli zapomnicie całe to kazanie dzisiaj, zapomnisz o wszystkim, to pamiętaj jedną rzecz. Jeśli Jezus będzie na pierwszym miejscu, Bóg wszystko ułoży w tym życiu. Apostoł Paweł, oprócz 21 wersetu, napisał następny. W liście do Filipian mówi on jeszcze o jednej rzeczy w życiu i mówi tak. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co mam wybrać. To jest to słowo, co niekoniecznie wszyscy lubią słyszeć. W życiu Chrystus, a po drugie praca. Tak mówi apostoł Paweł. Więc na pytanie, jak ma wyglądać nasze życie w ciele, od momentu nawrócenia do momentu w niebo wstąpienia, to życie, w którym najważniejszy jest Chrystus i praca dla Niego. Nie pracujesz dla pieniędzy, nie pracujemy dla rodziny, ale pracujemy dla Chrystusa. Pracujemy dla Niego. Biblia mówi, by owocnie pracować. By ta praca przynosiła chwałę Bogu. By przez naszą pracę uwielbiać Boga. Łatwo jest uwielbić Boga na nabożeństwie, kiedy jest wspaniały zespół, wszyscy podnoszą ręce, jest wspaniała muzyka. Uwielbiamy Boga przez 20, 30, przez godzinę. Ale kiedy wracamy do życia w poniedziałek, wtorek, środa, uwielbienie zaczyna się Twoją pracą. Uwielbienie Jezusa. Kiedy Chrystus jest najważniejszy w Twoim życiu, w Twojej pracy, w Twojej szkole, w Twoich obowiązkach, w Twoich zajęciach. Więc życie, którego oczekuje od nas Bóg, to po pierwsze życie, w którym jest Chrystus. Życie, w którym jest najważniejszy Chrystus. Wszystko blednie, wszystko jest słabe, wszystko nie ma sensu, jeśli nie mamy Chrystusa. Chrystus jest najważniejszy. Tak naprawdę On jest tym ukrytym skarbem, o którym mówi Biblia. On jest tą ukrytą perłą. W Ewangelii Mateusza jest ten niesamowity fragment i to jest tylko 3 wersety, więc pozwolę je sobie przeczytać, jeśli ktoś otwiera ze mną. To jest Mateusza 13 rozdział od 44 do 46 wersetu. Znamy, wielu z nas tą historię, ale jest ona bardzo ciekawa. Posłuchajmy raz jeszcze. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Kiedy czytamy to, to jest taki język biblijny, ale ja chciałbym go przełożyć na język dzisiejszy. Wyobraźcie sobie, że nagle coś się dzieje z człowiekiem, którego znacie. I nagle mówi tak, sprzedaję dom, sprzedaję działkę, sprzedaję samochód,
Sprzedaje wszystkie meble, sprzedaje wszystko. I dziwimy się, co się mu stało. A on zaczyna pozbywać się wszystkiego, sprzedaje wszystko. Dlaczego? Bo znalazł coś cenniejszego niż jego dom, niż jego pieniądze, niż konto w banku, niż samochód, niż wszystko, cokolwiek dotychczas posiadał. To jest Chrystus. To jest życie w Chrystusie, życie z Chrystusem. Później Biblia mówi znowu o tej perle. Wszystkiego się pozbywa. Niczego nie pozostawia. Wszystko, co miał w domu, sprzedaje, bo chce zyskać najważniejszą rzecz. Coś takiego tutaj widzę niesamowitego, że wielu ludzi chce mieć życie w Chrystusie. Życie z Chrystusem, życie pełne zwycięstwa, błogosławieństwa i Bożego powodzenia i zwycięstwa, ale niekoniecznie są w stanie wszystko poświęcić dla Chrystusa. Możemy poświęcić godzinę w tygodniu. Inni dwie. Są tacy, co poświęcają cały dzień. Są tacy, co poświęcają dwa dni. A bardziej zaangażowani nawet trzy poranki. Ale chodzi o to, jeśli Jezus ma być najważniejszy w naszym życiu, ażeby wszystko poświęcić, by mieć Chrystusa. Niektórzy patrzą na mnie i mam wrażenie, że myślą, o, czy na pewno tego Bóg od nas wymaga? Czy na pewno jest taki biblijny wzorzec? No to powróćmy jeszcze raz do Filipian, 3 rozdziału. Posłuchajmy, co mówi apostoł Paweł o sobie. I mówi tak, wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Wszelkie wykształcenie, pochodzenie, urodzenie, wszelkie bogactwa, wszelka mądrość, wszelkie książki, jakie przeczytałem. Mówi tak, dalej, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Werset 10 mówi, żeby Go poznać, żeby zyskać Chrystusa. Zobaczmy, apostoł Paweł mówi, wszystko, co dotychczas osiągnąłem w moim życiu, przy Jezusie, to nic. To absolutnie nic. To nic nie znaczy. Potrzebuję Chrystusa. Więc życie, w którym najważniejszy jest Chrystus, to jest życie, którego Bóg od nas oczekuje. Ale jeszcze mam drugi punkt. Jest to życie w wierze w Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Galacjan, 2 rozdziale, 20 wersecie powiedział tak. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie, ale żyje we mnie. A teraźniejsze życie moje jest życiem w... O, coraz mniej odzywa się osób. W wierze w Syna Bożego. Więc Paweł mówił, że jego życie tu na ziemi w ciele, póki nie będzie w domu w niebie, póki nie będzie wieczności, to jest życiem w wierze. Wielu zaczyna wiarą swoje życie i kiedy przychodzą trudności i problemy, to wtedy modlą się z wiarą o uzdrowienie i wyzwolenie z problemów. Ale apostoł Paweł mówi, że chodzi o to, żeby żyć cały czas, każdego dnia w wierze w Chrystusa. To jest życie. Jakiego Bóg oczekuje dla nas. Jakie Bóg ma dla nas. Życie w wierze, czyli życie, w którym najważniejszy jest Chrystus i życie, które jest życiem w wierze. Gdybyśmy czytali 1 Księgę Mojżeszową, w 1 rozdziale, 26, 28 werset, tam czytamy o tym, że Bóg stworzył Adama i Ewę, by się pomnażali, rozmnażali, napełniali ziemię, czynili ją sobie poddaną, by królowali, panowali na tej ziemi. Kiedy czytamy Ewangelię Jana 10, rozdział 10, werset, to czytamy, że Jezus po to przyszedł, aby dać ludziom życie jakie? Kiedy my czytamy po polsku życie w obfitości, to myślimy sobie, no tak, życie, ale żeby było wszystkiego dużo. Ale kiedy tak naprawdę czytamy w oryginalnym języku grecki Nowy Testament, to słowo życie to jest słowo zoe. Ono oznacza życie, uwaga, które jest życiem, które pochodzi od samego Boga. Życiem,
które ma w sobie pełny pakiet wszystkich błogosławieństw z nieba, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Dlatego Biblia mówi, że Bóg ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jest to życie, które ma w sobie spełnienie, radość, pokój, zwycięstwo, błogosławieństwo, Bożą łaskę. Jest to życie błogosławione bardziej niż jesteśmy sobie to w stanie wyobrazić. I coś więcej, to życie, drodzy, nigdy się nie skończy. To jest obfite życie. I to życie Bóg zaplanował dla nas. Więc jest taka możliwość, by żyć na ziemi, żyć w tym świecie, mieć w sobie życie, które pochodzi od Boga, które jest Bożym życiem, które jest życiem Chrystusa w nas. Ono się dzieje tylko wtedy, kiedy Chrystus mieszka w nas przez Ducha Świętego, kiedy żyjemy w Duchu Świętym, kiedy żyjemy w wierze w Chrystusa i wtedy to obfite życie jest czymś, czego możemy doświadczać. Jak widzę, niektórych to są tak, uśmiechnięci, ale inni patrzą i mówią, no chciałbym mieć takie życie, ale na czym to polega? Pozwólcie, że użyję pewnego przykładu. Z Psalmu 23. Psalm 23 mówi o tym, jak wygląda to Boże życie, wieczne życie i obfite życie, jakie daje Bóg. Wyobraźmy sobie, że Bóg jest tym, który napełnia naszą szklankę wodą. I jeśli my napełniamy ją po ludzku, to bierzemy szklankę, bierzemy butelkę wody, napełniamy i uważamy, żeby przypadkiem nie nalać za dużo. Dlaczego? No bo jak się będzie nią nosić, żeby się nie wylało. Ale Biblia mówi w Psalmie 23 o kielichu, który jest przepełniony, przelewający się. Czyli jak Bóg zaczyna lać swoje życie na twoje życie, swoje błogosławieństwo na twoją duszę, na twoje życie, na ciebie, to Bóg nie przestaje lać w tym momencie. Kiedy już się napełnia i jest prawie, to może mówisz, o uwaga, bo się rozleje, ale Bóg leje dalej. Leje się po ręce. I ty mówisz, już wystarczy, ale Bóg leje dalej. Mówisz, uwaga, bo naprawdę... A tu leje się po ręce, leje się dalej, leje się. To jest obraz obfitości Bożego życia i błogosławieństwa, jakie Bóg ma dla nas. I coś więcej. To życie ciągle płynie, ono się nie kończy. Bóg ma więcej. I mimo tego, że my korzystamy z tego życia, bierzemy, Bóg znowu napełnia i znowu jest więcej. Tak byśmy mogli napełnić innych. I wiecie, co to jest? To jest prosta ewangelizacja. Ludzie patrzą na ciebie i mówią, no takie życie, życie, które cały czas obfituje w zwycięstwo, w radość, błogosławieństwo, w życie, w którym jest Bóg, w którym jest Jezus, to ja chcę takiego życia. Słyszałem taką historię. Pewna wierząca osoba jechała pociągiem. Wsiadła do powolnego przedziału i nagle przysiadła się do niej inna osoba. I kiedy ta inna osoba się przysiadła, po pewnym czasie ta niewierząca osoba pyta się tego wierzącego człowieka. Przepraszam pana, czy może pan powiedzieć, co pan takiego ma? Bo od pana coś takiego bije. Nie wiem, jak to nazwać. Czy to jakaś taka światłość, czy to jakaś taka radość, taki entuzjazm. Nie wiem co, ale kiedy wsiadłem do tego przedziału, to cały czas czuję, że coś promieniuje z pana. Co to jest? A ten wierzący nie zdąży powiedzieć jeszcze ani jednego słowa. Co to jest? Obfite życie Chrystusa. I wiecie, człowiek został zbawiony bez nawet wielkiego głoszenia, nawracania, bo życie Chrystusa było tak obfite, że przelewało się przez Niego na innych, na tych, którzy są wokół. Czyż to nie jest Bożą wolą dla życia każdego z nas? Aby ludzie, którzy widzą, jak pracujemy, widzą, jak my się uczymy, widzą, jak my chwalimy Boga, jak my się modlimy, jak my dajemy na dobrą sprawę, jak my ofiarujemy, jak my pomagamy innym, by powiedzieli, my chcemy takiego życia. Co to takiego jest? A mówimy, to Chrystus w nas. Kiedy moja żona była w ciąży z naszymi dziećmi, mamy dwójkę dzieci, bliźniaki. I kiedy, dlatego, że to była poważna ciąża, musiała być w pewnym czasie w szpitalu. I kiedy była w szpitalu, przyjechał pastor z pobliskiego zboru,
Byliśmy wtedy daleko od domu na misji i pomodlił się o moją żonę tam w szpitalu. I tam w tej sali były też inne kobiety w ciąży i po tej modlitwie one mówią tak: pastorze, niech pastor o mnie też się pomodli. Co to znaczy? Znaczy, że ten pastor tak się modlił, modlitwa tego pastora wywarła wrażenie, że on mówił: niech się pastor modli o nas, o nasze zdrowie, o nasze dzieci, o to wszystko było dobrze, bo my chcemy takiej modlitwy. Jeśli ludzie będą ciebie słyszeć i widzieć, jak żyjesz, jak się modlisz, co robisz, wszystko zrób, aby to Boże życie przepływało przez ciebie, aby ludzie mogli zobaczyć Chrystusa. Powiem tak, to nikt z nas nie ma w sobie tej siły, by wykrzesać sobie tą moc. To nikt z nas nie ma sobie w tej siły, by żyć tak, jak Bóg tego pragnie. Ale kiedy otwieramy się na Ducha Świętego, kiedy otwieramy się na Boga, to życie po prostu płynie przez nas. To dzieje się samo. Ponadnaturalne staje się naturalne. Cuda, uzdrowienia i znaki dzieją się normalnie. Dlatego po prostu, że żyjemy. Ja widzę, że nie wszyscy są przekonani. Ja powiem jeszcze jeden przykład, jeśli można. Pewien człowiek, młody, chyba 18-letni młody człowiek, poszedł do dużego sklepu handlowego na zakupy. I kiedy stał w kolejce do kasy, stał przed nim człowiek, który był chory i miał chore oko, miał zabandażowane oko. I ten młody człowiek, wierzący, przypomniał sobie, że pastor powiedział, że Pan Bóg może uzdrawiać wszędzie, kiedy tylko z wiarą będziemy się modlić. I może użyć do tego każdego. Więc ten młody człowiek z wiarą stoi w tej kolejce, dłuższa kolejka, spytał się: przepraszam Pana bardzo, czy Pan nie chciałby, żeby Pan Bóg Pana uzdrowił, Pana oko? I ten człowiek mówi: no dobrze, ale jak? Mówi: ja się o Pana pomodlę w tej kolejce. Pomodlił się o niego, dotknął też tego chorego oka i po chwili ten człowiek zrywa ten bandaż i mówi: niesamowite, ale widzę, moje oko normalnie działa, niesamowite. Ten młody człowiek myśli sobie: no to pastor miał rację. Bóg naprawdę uzdrawia. I po chwili ten młody człowiek otrzymał dar Ducha Świętego, dar wiedzy i mówi: przecież Bóg jeszcze chce kogoś tutaj uzdrowić, kto jest w tym domu handlowym. I podszedł do miejsca, gdzie jest ta cała, jak to powiedzieć, kasa, recepcja. I mówi: przepraszam panią, która tam jest, czy mogę coś powiedzieć przez mikrofon, bo mam pewne ważne ogłoszenie. Więc właściwie, kiedy kobieta, która tam była, zobaczyła, że ten człowiek zrywa tą opaskę, zrywa ten bandaż i zaczyna krzyczeć, że widzi, to kobieta była w takim letargu, że chyba aż zemdlała. Więc nie było się kogo pytać. Więc młody człowiek wziął ten mikrofonik i mówi tak: Pan Bóg dzisiaj chce uzdrowić kogoś, kto jest w tym domu handlowym. To jest pewna kobieta. Ma pani chore biodro, ale jeśli przyjdzie pani do kasy numer 5, to Pan Bóg panią uzdrowi. I za chwilę następne słowo objawienia przyszło i mówi tak. I jest jeszcze jeden człowiek, który jest gitarzystą, ale nie może grać, ale masz zgrabiałe ręce, ale mówi: ale jeśli przyjdzie Pan do kasy numer 5, to Pan Bóg chce Pana uzdrowić. I w tym momencie menadżer sklepu, który usłyszał, że ktoś wzywa publicznie do modlitwy, a to się działo w Stanach Zjednoczonych i ponoć w tym stanie nie można oficjalnie się modlić, otwiera swoje drzwi i biegnie co sił w nogach do kasy numer 5, by powstrzymać modlitwę. Ale zanim dobiegł, znalazła się kobieta i po modlitwie została uzdrowiona. Zanim dobiegł, znalazł się gitarzysta i po modlitwie zaczął normalnie ruszać swoją ręką i by został uzdrowiony. I ponoć dowiedziała się o tym ekipa telewizyjna CNN. I przyjechali do pastora, z którego kościoła był ten 18-letni młody człowiek. Przychodzą do niego i mówią: pastorze, czy pastor może nam opowiedzieć, robimy reportaż o cudach i uzdrowieniach, jak pastor szkoli swoich ludzi, którzy chodzą do centrów handlowych i uzdrawiają ludzi.
A pastor mówi, nie mamy żadnych ludzi, których wysyłamy do centrów handlowych, żeby uzdrawiali ludzi. Ale ci z ekipy rewizyjnej mówią, pastor nie rozumie, my tu mamy już dokumentalny film, zrobiliśmy reportaż z uzdrowionymi ludźmi. Niech pastor nam zdradzi tajemnicę, jak pastor szkoli ludzi, którzy chodzą do domów handlowych i uzdrawiają ludzi. A pastor mówi, to wy nic nie rozumiecie. My nie mamy żadnych ludzi, których wysyłamy i szkolimy, by uzdrawiali ludzi w centrach handlowych. Po prostu ludzie z naszego kościoła też robią zakupy. My się śmiejemy, ale mam nadzieję, że rozumiemy to, co chcę, abyśmy mogli złapać, byśmy mogli wziąć. Wielu ludzi słucha, ale niektórzy tylko łapią. Wielu ludzi słucha, ale niektórzy tylko biorą to. Chodzi o to, żeby wszędzie, gdzie jesteśmy, to Boże życie, obfite życie, życie Chrystusa z życiem Chrystusem przelewało się na innych ludzi. A żebyśmy byli w tym odważni, a żebyśmy się nie wstydzili i a żebyśmy wszędzie pokazywali, kogo jesteśmy przedstawicielami, kogo jesteśmy ambasadorami, kto jest naszym Panem. Nie musimy coś specjalnie robić, specjalnie ewangelizować, ale po prostu bądźmy ludźmi pełnymi wiary i pełnymi Chrystusa. Amen? Popatrzmy jeszcze na pewną rzecz. To jest jeszcze jeden punkt. Życie, które zaplanował dla nas Bóg. Życie, które jest warte przeżycia. To jest życie zrozumienia zasad. Otóż wielu ludzi żyje, ale niekoniecznie rozumie drogę życia. Powiem tak, jeśli czegoś nie rozumiemy, jak to działa, nawet jeśli to otrzymamy, bardzo szybko możemy to stracić. Kilka przykładów. Potrzebujemy rozumieć, na czym polega rodzina. Na czym polega małżeństwo. Na czym polega Kościół. Na czym polega ewangelizacja. Na czym polegają finanse. To są wszystkie rzeczy, o których uczy nas Biblia. I dzisiaj nie będę głęboko o tym mówił, ale zachęcam, by nasze życie to było też życiem czytania Biblii codziennie. To jest życie, które zaplanował dla nas Bóg. Dlaczego? Bo wtedy możemy się uczyć tych zasad. Powiedziałem, że jeśli ktoś nie zna pewnych prostych zasad, to nawet co otrzyma, może stracić. Przykład małżeństwa. Czy trudno jest dzisiaj się ożenić, wyjść za mąż? Bardzo łatwo. Możesz wejść w związek małżeński bardzo łatwo, bardzo szybko, ale utrzymać małżeństwo i mieć dobre, błogosławione małżeństwo, to jest sztuka. Ale dzieje się to wtedy, kiedy uczymy się zasad z Bożego Słowa, żeby wiedzieć, jak żyć. Z pieniędzmi jest podobnie. Ktoś może nawet wygrać dużą sumę pieniędzy i mówi się, że 90% ludzi, którzy wygrali wielkie pieniądze, po 2 latach są biedniejsi niż wcześniej i mają jeszcze długi. Dlaczego? Bo jeśli nie rozumiemy, jak coś działa, jak się czymś trzeba zająć, to nawet jeśli otrzymamy, stracimy. Z pracą jest podobnie. Wielu ludzi, modlimy się o wielu ludzi o pracę, otrzymują pracę, po miesiącu pracy nie mają. Więc te wszystkie rzeczy, o których teraz mówię, mówię o bardzo praktycznych rzeczach, możemy nauczyć się z Biblii. Możemy zobaczyć, jak to wszystko działa w Biblii. Jeszcze powiem o Kościele, bo jesteśmy dzisiaj w takim miejscu. To jest Kościół tutaj. Jesteśmy w budynku Kościoła. Jesteśmy w miejscu, gdzie zgromadza się Kościół. I czasami ludzie zadowalają się tym, by po prostu być w Kościele, czy tam, gdzie zgromadza się Kościół, raz w tygodniu. Nie angażując się w służenie, w zaangażowanie, w modlitwę, w ofiarowanie, w dawanie. Co to znaczy? To też znaczy, że bardzo szybko czasami pewne rzeczy mogą nam się znudzić. Wszyscy mówili, w Kościele to Bóg działa, Kościół to Królestwo Boże na ziemi, to jest miejsce, gdzie Bóg będzie w cudowny sposób działać. Ale jeśli nie rozumiemy, czym jest Kościół, że naszym zadaniem jest jak najszybciej zaangażować się w służbę dla Boga i żyć dla Niego całym sercem i być podległym naszym przywódcom. Jeśli tego nie rozumiemy, to ludzie są sfrustrowani Kościołem.
Są niezadowoleni z Kościoła. Tak naprawdę, jeśli nie rozumiemy, na czym coś polega, tracimy to, jak tu ktoś podpowiadał, możemy to zniszczyć i zamiast błogosławieństwa przechodzą problemy. Ale ja wam powiem, Kościół to najwspanialsze miejsce na świecie. Kościół to jest miejsce, gdzie Bóg działa. Kościół to jest miejsce, gdzie Bóg uzdrawia, gdzie ludzie się nawracają, gdzie wspólnie możemy chwalić Boga. Kościół to nie jest tylko to miejsce fizyczne, gdzie się zgromadzamy, ale Kościół to ludzie, którzy są pełni Boga, gdziekolwiek jesteśmy w tym kraju. I to jest najwspanialsze miejsce, w którym możemy się znaleźć, w Kościele. Jeśli jeszcze nie jesteś w Kościele, a przyjechałeś tutaj w dniu upamiętania, zrób co możesz, by znaleźć swoje miejsce w lokalnym zborze. Amen? By znaleźć swoje miejsce, znaleźć swoją służbę, pójść do lidera, z którym przyjechałeś, powiedz, gdzie mogę pójść, gdzie mogę być, gdzie mogę się zaangażować, gdzie mogę być w Kościele, bo to jest życie, które zaplanował dla ciebie Bóg. Jeśli tego nie zrobisz jak najszybciej, mogę ci zagwarantować, pewne problemy zaczną się dziać. I kiedy przyjedziesz na następną konferencję jak ta, to zamiast być pełen świadectwa i przychodzić tutaj do prowadzących, mówić, ja mogę powiedzieć świadectwo, czy mogę powiedzieć świadectwo, co Bóg zrobił, to przyjdziesz tutaj i będziesz mówić, czy możesz się o mnie modlić, bo źle, bo problemy, bo ciężko, bo trudno. Dlaczego? Bo nie jesteś w Kościele. Ktoś może powiedzieć na to amen? To jest słowo dzisiaj, jakie szczególnie wierzę, Bóg kładzie na moje serce, bardziej nauczające może niż głoszące, ale po to, ażebyśmy pamiętali, że dzisiaj jest ostatni dzień dni skupienia. I wielu z nas jedzie w ten świat. I jedzie stąd, wyjeżdża stąd, odchodzi stąd. Tu jest miejsce Bożego działania i błogosławieństwa, ale za chwilę jest ważne, jak żyć. I chcę powiedzieć, dzisiaj jeszcze teraz jest możliwość podjęcia dobrej decyzji. Najlepszej decyzji. Jeśli jeszcze jej ktoś nie podjął, jesteś dzisiaj tutaj. Pamiętam, na których dniach skupienia, to było chyba nawet już po ostatnim niedzielnym nabożeństwie. Przychodzi do mnie pewien człowiek, który przyjął na dni skupienia i mówi tak. Pastorze, czy mógłby pastor ze mną się pomodlić? Ja mówię, oczywiście, a o co? Mówi, o zbawienie. Mówi, byłem tu przez 3 dni. Słyszałem tyle dobrego o Jezusie. Jak były wyzwania, nigdy nie wyszedłem. Jak były wyzwania, zostawałem w swoim miejscu. Ale dzisiaj ostatni dzień, mówi, mnie jakoś siekło. Dotknęło mnie. Mówi, nie chcę wyjechać stąd taki, jak przyjechałem. To jest najważniejsza decyzja, jaką możesz zrobić. Nie wyjdź z tego dzisiejszego nabożeństwa tak, jak tu przyjechałeś, czy przyjechałaś, tak, jak tu przyszedłeś. Zrób, co tylko możesz, by podjąć właściwą decyzję, że chcesz żyć, aby podobać się Bogu. Więc Bóg zamierzył dla nas życie w Kościele, życie w rodzinie Bożej, życie obfite, życie z Chrystusem i życie błogosławione. I 5 Księga Mojżeszowa, jeszcze przeczytam taki krótki fragment, mówi o tej decyzji, do jakiej za chwilę chce nas wszystkich tutaj wezwać. 5 Księga Mojżeszowa, 30 rozdział i wersety 19 oraz 20. Mojżesz wzywał kiedyś ludzi, tak samo jak dzisiaj Pan Jezus Chrystus przez Ducha Świętego mówi do twojego serca. Chcę to jeszcze raz powiedzieć. To nie ja mówię, to nie tylko czytamy Biblię, ale sam Bóg dzisiaj mówi do ciebie, abyś podjął decyzję, abyś wybrał. Biblia mówi tak, biorę dziś przeciwko wam na świadków i niebo, i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty, twoje potomstwo i twoje dzieci. Amen. Proszę, w imieniu Bożym, w imieniu Jezusa, wybierz życie. Dzisiaj jest ta możliwość, wybrać życie. Nie wiesz, co będzie jutro i nie wiemy, co będzie, kiedy wyjedziemy i wyjdziemy z tego pomieszczenia, stąd z ustronia. Wybierz życie. Na czym polega to życie? Następny werset nam tłumaczy i mówi tak. Miłując Pana Boga Twego,
słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, abyś tak mieszkał na ziemi. W tym jest Twoje życie. W kochaniu Boga. W lgnięciu do Niego. W tym jest Twoje życie. Więc powiem tak, wybór dzisiaj należy do Ciebie. Możesz wybrać Boga i życie z Nim, albo nie. Życie bez Niego. Możesz żyć z Bogiem, albo żyć po swojemu. Możesz wybrać błogosławieństwo, możesz wybrać przekleństwo. Co wybierasz? Dlaczego Bóg mówi, ażeby wybrać życie? Bo On jest życiem. On daje życie. On daje wieczne życie. I powiem tak, że bardzo ważne jest też to. Jeszcze kilku rzeczach bardzo prosto powiem. Musimy zrozumieć to, że ludzie, którymi się otaczamy, to są bardzo ważni ludzie. Zrób wszystko, co możesz, by to byli ludzie wierzący, którzy mają wpływ na Twoje życie. Którzy się o Ciebie modlą, z Tobą się modlą, Ciebie błogosławią i chcą, byś Ty ich błogosławił. Ważne jest to, czego słuchasz. Jeśli słuchasz wiadomości, często są negatywne. Jeśli słuchasz radia, jeśli słuchasz tych wszystkich rzeczy, nie mówię, że to samo w sobie jest złe, ale kiedy głównie to słuchasz, a zaniedbujesz to słowo, to Boże życie w Tobie się pomniejsza. To Boże życie jest blokowane. Więc to, co najważniejsze, to Boże Słowo. To Boże Słowo. I w taki sposób chcę zakończyć wersetem i będziemy się za chwilę modlić. Przypowieści Salomona, 3 rozdział. Jedna z najbardziej mądrych ksiąg, tak, w Starym Testamencie. Księga Przypowieści Salomona. I w tejże księdze Przypowieści Salomona, w 3 rozdziale, znajdujemy takie oto słowa. W 13 wersecie. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość. I 16 werset. W jej prawicy, w tej prawicy mądrości jest długie życie, a w jej lewicy bogactwo i chwała. Kto z nas nie chciałby długiego życia? Chwała Boże. Boże, obfite błogosławieństwo, nawet bogactwo. Biblia mówi jeszcze w 18 wersecie. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. Kto jest tą mądrością? Jezus Chrystus, który umarł za nas. Jezus Chrystus, który 2000 lat temu cierpiał na drzewie krzyża. Przebito Jego bok. Włożono koronę cierniową na Niego. Bito Go, pluto na Niego. Przybito Jego ręce do krzyża, Jego nogi do krzyża. I kiedy tam był, cierpiał tak bardzo z powodu miłości dla Ciebie i do Ciebie. I umarł tam za Twoje grzechy. I On się stał życiem dla Ciebie, mądrością Twoją. Dlatego dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Bożym, wołam do każdego serca, jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się pójść za Bogiem, uczyń to dzisiaj. Jeśli dotąd Twoje życie było byle jakie, było w zagrożeniu i w strachu, jeśli dotąd Twoje życie było życiem bez Boga, to niech od dzisiaj zacznie się to życie w Chrystusie, życie z Chrystusem, zdecyduj się żyć dla Niego.